czego można życzyć stulatkowi? Stulatkowi, jakim jest ruch Chorzów, jakim jest historia polskiej piłki nożnej. Tego, żeby nad ruchem zaświeciło słońce, tak jak tutaj teraz za mną, i tak, żeby tego, żeby takie niebieskie niebo było nad ruchem zawsze. Ponieważ historia lubi się powtarzać, nie mam nic przeciwko temu, żeby w 27 była ekstraklasa, a od 33 do 39 sześć tytułów Mistrza Polski. Bo jeżeli w tym roku jakikolwiek klub ma dostać Mistrza Polski bez dogrywania rozgrywek, to tym bardziej w 39 roku ruch powinien zostać Mistrzem Polski. Tego sobie i Państwu życzę. Bogdan Kałus, pozdrawiam. Piękny jubileusz stulecia chorzowskiego ruchu. Proszę sobie wyobrazić, że będzie to 68 rok mojego kibicowania, bo Mistrzostwo Polski zdobyte w 52 roku pamiętam jak dziś. Pierwsza liga była podzielona wtedy na dwie grupy. Zwycięzcą jednej grupy został Ruch, zwycięzcą drugiej grupy została Polonia Bytom. Trzeba było rozegrać dwumecz. W Chorzowie było 7-0 dla Ruchu. Bytomiu formalność, już był lód, śnieg, bo wtedy sezon się kończył późną jesienią, było 0-0, Ruch został mistrzem Polski. To było pierwsze mistrzostwo Ruchu w mojej pamięci, a potem to było wspaniałe w 53 roku, bo w 51, którego już jeszcze nie pamiętam, bo miałem dopiero 5 lat, no to właściwie Ruch w lidze był dopiero w 6, ale w finale Pucharu Polski wygrał 2-0 z Wisłą. I wtedy przyznawano, wymyślono coś takiego, że tytuł mistrza Polski dostanie zwycięzca finału Pucharu Polski. Cóż mogę powiedzieć na ten jubileusz? No, życzę Ruchowi, ale poniekąd i sobie też, bo chcę wierzyć, że będzie mnie to podtrzymywać na życiu. Tak długo będę żył, aż się doczekam wzlotu Ruchu ku coraz większym, coraz wyższym stopniom rozgrywek ligowych i doczekam się 15 oczka, mówiąc potocznie, czyli 15 tytułu Mistrza Polski. Tego Ruchowi życzę, żeby był znów najwspanialszą, najlepszą drużyną w Polsce. Że kiedy będę po raz, nie wiem, 555 pociągiem przejeżdżał przez Chorzów, Batory, a choć był największy tłok, choć byłaby jakaś najciekawsza rozmowa, to muszę podejść do okna, żeby niebieską trybunę zobaczyć, a to była pierwsza kryta trybuna w Europie w latach 30. Żebym w tym momencie, kiedy będę przejeżdżał i patrzył na niebieską trybunę, żebym mógł powiedzieć, to jest trybuna mojego Ruchu, to jest trybuna Mistrza Polski. Tego najgoręcej, najserdeczniej Ruchowi na ten piękny jubileusz stulecia życzę. Stulecia historia Ruchu Chorzów to 14 tytułów Mistrza Polski, 6 tytułów Wicemistrza Polski, 9-krotnie drużyna zdobyła trzecie miejsce w rozgrywkach ekstraklasy i zdobyła 3 puchary Polski. W reprezentacji Polski zagrało 66 piłkarzy Ruchu Chorzów. Z okazji jubileuszu w imieniu całej śląskiej rodziny piłkarskiej składam płynące z głębi serca serdeczne gratulacje. Dziękuję ludziom, którzy tworzyli i tworzą historię ukochanego klubu. Życzę szybkiego powrotu do ekstraklasy, bo tam jest wasze miejsce. Dziękuję. Ruch niebiescy. Obchodzimy dzisiaj stulecie klubu, który zapisał się złotymi zgłoskami nie tylko w historii polskiej piłki nożnej, ale także światowego futbolu. Hajduki Wielkie. To była jego kolebka. I dlatego, kiedy włączono ją do Chorzowa, zadbano, aby HKS znalazło się w nazwie klubu. HKS to zobowiązuje, bo są to najpiękniejsze karty naszej historii. Dzisiaj Chorzów odpowiada za ten skarb, który przekazali nam nasi przodkowie. Ale Chorzów nie może żyć tylko historią. Dlatego władze Chorzowa muszą potraktować Ruch jako najważniejszy skarb. Nie ma silniejszej marki promocyjnej na świecie niż Ruch właśnie. Bez Ruchu miasto nigdy nie będzie takie samo.
Dlatego z okazji tej setki życzymy sobie, aby był to początek nowej, diamentowej ery ruchu Chorzów. Ruch, ruch, HKS. Na urodziny zwykle się życzy spełnienia marzeń. Moim marzeniem było przywdziać koszulkę ruchu i wystąpić w jej oficjalnym meczu na Cichej. Myślę, że na szczęście dla ruchu to marzenie się nie spełniło moje, ale spełniło się wiele innych za sprawą niebieskich. 14 tytułów mistrzowskich, wspaniała historia. No i teraz taki moment, w którym możemy już być tylko wyżej. Gorzej być nie może, będzie lepiej. 14 mistrzów to dopiero początek wspaniałej następnej historii 200 tysięcy lat legendy bez końca. Drodzy kibice, sympatycy, wszyscy ludzie, którzy ruch Chorzów mają głęboko w sercu i życzą mu jak najlepiej. W tym szczególnym dniu stulecia najlepsze życzenia, ale również życzenia tego, by te nadchodzące lata zapisały się w historii tego klubu równie złotymi zgłoskami, jak ten okres, który właśnie się kończy. Wszystkiego najlepszego. 20 kwietnia obchodzimy stulecie ruchu Chorzów. Obchodzimy, nie świętujemy. Wszyscy jesteśmy w czasach epidemii. W związku z tymi czasami chciałbym życzyć zarządowi, pracownikom, piłkarzom i wszystkim kibicom, miłośnikom mojej drużyny ruchu Chorzów życzyć przede wszystkim zdrowia. Klubowi życzę zdrowia wielu. Życzę zdrowia tego osobistego. Życzę zdrowych finansów w klubie. Życzę zdrowej organizacji. Wszystkim kibicom, piłkarzom życzę zdrowia. Życzę na to stulecie również, żebyśmy w zdrowiu szybko wrócili do ekstraklasy i wierzę, że to stanie się krok po kroku dzięki wspólnej pracy. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia w ekstraklasie. Moi drodzy, chciałem wszystkim byłym i obecnym piłkarzom, ale również pracownikom klubu, jak i wszystkim kibicom niebieskiej drużyny serdecznie pogratulować i złożyć życzenia z okazji setnej rocznicy powstania klubu Ruch Chorzów i zarazem podziękować za wszelkie wspaniałe emocje, jakimi cieszyliśmy się wszyscy w mieście, nie tylko w Chorzowie, ale również w całej Polsce. Myślę, że sytuacja dzisiaj może nie jest łatwa, ale widząc zaangażowanie prezesa, pracowników klubu, jak i kibiców niebieskich, myślę, że już niebawem, wkrótce będziemy walczyć o najwyższe trofea. Miasto Chorzów wspierało klub i będzie nadal wspierać klub, zarówno finansowo, jak i organizacyjnie. I te nasze wspólne działania, myślę, że doprowadzą do już wkrótce do nowych, kolejnych sukcesów.